Siemano. Siema. Porządna maszyna. Co to tak zrzęzi ci? Nie wiem, tak zrzęzi. No, wlepy już naklejone, no pięknie. Tak. No elegancko, teraz to można jeździć. No. Wygląda jak KTM, takie kolory ma. No. Fajnie, jeszcze kask by dokupywał. Też pomarańczowy? No, biało-pomarańczowy. No i elegancko. Jaka to pojemność? 125. Jaka? 125. No i fajnie. To gdzie jedziemy? Nie wiem, tu możemy pojeździć. Spoko. Tu gdzieś jest jakaś taka mała żwirownia chyba, czy coś takiego. No, jest. Wiesz gdzie? No wiem. To prowadź. Kółeczka porobić? No. A ty umiesz? No, mogę tak w koło. Ile już jeździsz czasu? Nie wiem, no miesiąc. Coś, ty jeździsz jak wariat. No, pierwszy raz tak na jedynce, pomału, a później to już się nauczyłem. Później to już ogień, tak jak teraz po lesie. Nie boisz się, że się wywalisz? No, jak się mocno trzyma kierownica, albo nie, tak nie robi, to nie, pewno się nie. Ale ślisko jest. No, ślisko na pewno jest. Musisz sobie kupić chociaż taką zbroję na ten, buzer, znaczy się, na plecy i na klatkę. No, bo jak się wywalę, tak to mi nic nie będzie, a tak to... No nic nie będzie, no zawsze ci coś będzie jak się wywalisz, ale... No. Ale tak to wiesz, plecy i klatka tu najważniejsze są, no bo w nogę jak się trzaśniesz, to... I tam to... zgoi się. No, no, no pewnie, że tak. Do wesela się zagoi, nie? No, jak to mówią. Teraz ja!
nagrasz mnie. Dobra. Dasz radę to trzymać, żeby nie zgubić? No. A tutaj tak. Tylko nie zasłoń, tu masz obiektyw, nie? To tu nie zasłoń. Jak było? Idealnie. To dobrze. Mam. Dawaj na koło. Porządnie. No pewnie, że tak. W twoim wieku taka maszyna to wystarczy. Koledzy też mają jakieś sprzęty, czy nie? No mają niektórzy. Miałem kładę kupować, ale krosa kupiłem. A ja mam, ja teraz przesiadam się na kłady. Lepszy? No lepszy, nie lepszy. Krosem się wyjeździłem już. No bo na kładzie sobie możesz fajnie siedzieć, nie? Nie wywalisz się, nie no, wywalisz się. No ja tak, nie? Na stacji. Widziałem wtedy. Jak gdyś poszedł bokiem i ty wypadłeś przez tył, nie? No, postawiło mnie do pionu. Dlatego teraz już ostrożnie, jak kręcę kółka, to ostrożnie z gazem. Wtedy to od razu pełny gaz na drugim biegu, to jak poszedł, to jak dzik. No. To prowadź, szefie. Co będziemy? Przez drogę, ale to tylko jest droga i tylko się obejrzeć i przejadę na drugą stronę. Aha. A przejedziesz przez rzekę? Głęboko? Nie, chyba nisko. Nie wiem jak... Jak ty przejedziesz, to ja też. Dobra. Ja na luzie, bo ja tam tamę zbudowałem dlatego, żeby przejeżdżać. Aha, to o ty cwaniaku. No ja. Thank you.
Elegancko! Dobra, elo. Siema. Do kiedyś? No.